nie może uciec. Muszę śledzić tego sedana. Potrzebne wsparcie przy pościgu za podejrzanymi pojazdami. Funkcjonariusze potrzebni w Civic Center. Demony mają w jednym z tych wozów Bob. Doktor dzwoni. Parker, chciałem ci podziękować. Twoja praca na... Czas na wysiad! Bomba w ciężarówce. Muszę ją odciągnąć od ludzi. By choć raz okazało się, że podjeżdżający samochód to dostawca pizzy, a nie kolejne demony. Tak, bomba w ciężarówce. Muszę ją stąd zabrać. Trzeba ją unieszkodliwić. Zupełnie jak w tym filmie z bombą w autobusie. Jak on się nazywał? Gołąb namierzony. Pościg trwa. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widzi. Powinienem odsłuchać wiadomość od doktora. Parker, chciałem ci podziękować. Twoja praca nad interfejsem neuronowym była nieoceniona. Chciałbym, żebyś mógł zobaczyć, jak bardzo. Ale zacząłem sobie zdawać sprawę, z jak potężną i podstępną siłą muszą się mierzyć prawdziwi wizjonerzy. Obiecuję ci, że to już nie potrwa długo. Osiągniemy sukces. Za wszelką cenę. Potężna i podstępna siła. Nie podoba mi się to. Nagroda za osiągnięcia naukowe od Fiska. I czek. Nie mogłem go nie przyjąć, bo byłoby to podejrzane. Ale w życiu nie wziąłbym od niego kasy. Chociaż mogła się nam przydać. Zgodziłem się za to na dożywotni zapas plecaków. Spidermanie, mamy snajpera, który śledził szefa sztabu burmistrza. Celów na pewno jest więcej. Sprawca miał mapę, na której zaznaczono sąd. Już się robi. Spróbujcie wyciągnąć coś więcej z naszego przyjaciela i skontaktujcie się ze mną pod tym numerem. Muszę się pośpieszyć. Atak na sąd może nastąpić w każdej chwili. I jeśli snajper zobaczy mnie w pobliżu celu, odda strzał. Jedyna szansa to załatwić snajpera, zanim zdąży strzelić. Na drzemkę. Nikt nie lubi kamperów. Spidermanie, przejrzeliśmy telefon sprawcy. Pełen nazwisk i miejsc. Wszystko zacznie się w ciągu kilku minut. Luzik, prześlijcie co macie. Wielu snajperów, jeden Spider-Man. Muszę działać szybko. Każdy, kto pracował przy kampanii Normana, jest teraz potencjalnym celem. To też jest jakiś sposób na zniszczenie Osborna. Sprawić, żeby wszyscy go unikali. To tutaj. Gdzie jest ten zabójca? Nie mogę zbliżać się do celu. Jeden z głowy. Jeszcze dwóch. Przepis cioci May na naleśniki. Ha. Próbowałem je zrobić, ale nigdy mi nie wyszły.
Muszę sprawdzić wszystkie potencjalne miejsca dla snajperów. Cel bezpieczny. Jeszcze tylko jeden. Jeśli nie zdążę, zginą ludzie. Snajper musi gdzieś tu być. W samą porę. Wszyscy trzej snajperzy zdjęci. Wszystko gra? Niezupełnie. Sprawca twierdzi, że jego ludzie wzięli zakładników. Mówi, że ich zabiją, jeśli go nie puścimy. Mamy potencjalną lokalizację z masztu w telefonii, ale na widok policji zaczną strzelać. Zacznijcie negocjować. Grajcie na czas. Ja wytrącę im argumenty. Nie będą chcieli zostawiać świadków. Jeśli nie ocalę zakładników, to już po nich. Jak mnie zobaczą, mogą zabić zakładników, zanim się zbliżę. Nasze żądania są proste. Wypuśćcie naszych braci, albo zakładnicy zginą. Pracujemy nad spełnieniem waszych żądań. Jeśli mnie zobaczą, to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu. Zobaczą to już po zakładnikach. Muszę załatwić ich po cichu. Tego się nie spodziewałeś. Nasze żądania są proste. Wypuśćcie naszych braci, albo zakładnicy zginą. Pracujemy nad spełnieniem waszych żądań. Słodkich snów. Tylko nie chrap. Dzięki jeszcze raz. Mogło być niefajnie. Gdyby nie ty, to o niczym bym nie wiedział. Tworzymy niezły zespół. Ej, może spróbujesz przekonać kolegów, żeby ze mną współpracowali, zamiast do mnie strzelać, co? Czujecie się osaczeni! Następnym razem darujcie sobie bomby! Muszę raz na zawsze rozprawić się z demonami. Ale było fajnie! Ciekawe.
ciekawy synk. Pamiętacie tego brutala Rhino? Okazuje się, że ubiegłej nocy niemal uciekł ze swej celi na trasie. Jakim cudem? Nikt nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zostałem zapewniony, że trafił do lepiej zabezpieczonej celi. Nie znam się na więzieniach o zaostrzonym rygorze, ale czy przypadkiem każda z cel w tym przybytku nie powinna być lepiej zabezpieczona? Przecież mówimy o ważącym 300 kilo wariacie z niezniszczalnym rogiem. Skoro istnieje lepiej zabezpieczona cela, czemu od razu go w niej nie zamknęli? Wygląda na robotę tego gościa od bomb. Tylko teraz używa drona do rozmieszczania kamer szpiegowskich. Muszę je pozbierać i załatwić tego drona. Jest dron! Dings! Mogę złapać drona. Blisko ideału. Nieźle. Masz talent. Ja też to nieco umiem. A ja myślałem, że telemarketing to zmora. No, ale wyłączyłem mu te kamery. Dzięki, panie psycholu. Możesz mi mówić Taskmaster. Taskmaster, bo co? Bo walczysz tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście. Ci najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? Nie. Wiem tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać i się uczyć. Cholera. Oddech diabła zniknął. Powinienem ostrzec MJ. Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Co ty kombinujesz, MJ? Standish mówił, że demony węszą za czymś na Grand Central. Ale czego można szukać w takim miejscu? Powinnam chyba zadzwonić do Petera i powiedzieć mu, co robię. Chociaż nie. Na pewno kazałby mi wrócić do domu i siedzieć przy laptopie. Rozejrzę się tutaj i dam mu znać, jak się znajdę. Oskorby wyposażonych w opatentowane czujniki zmniejszyła liczbę przypadkowych ofiar na polu bitwy o ponad 94%. Dystrybutor mikrobów Gaia uwalnia do atmosfery specjalnie zmodyfikowane mikroby, sprawiając tym samym, że rzeki i morza na Ziemi są czystsze niż w czasach prehistorycznych. Pan Lee? Będzie lepiej dla wszystkich, jeśli zachowacie spokój i zrobicie, co każę. Policja! Tutaj! Nie!
gabinet burmistrza. Poproszę z panem Osbornem. Kto mówi? Człowiek, którego szuka. Czego chcesz? Masz być na stacji Grand Central za pół godziny. Tylko ty. Albo poleje się więcej krwi. Później ci wyjaśnię. Słuchaj, Lee zamierza wypuścić oddech diabła. Uciekaj stamtąd! Nie zrobi tego, dopóki nie zjawi się tu Norman Osborn. Czekaj! Lee musiał to zaplanować. Chce zrzucić winę na Normana i zmusić go do wypuszczenia oddechu diabła. Całkiem sensowny plan, na jego pokręcony sposób. Dobra, jestem. Wchodzę do hali dworca. Powinienem na coś uważać? Uspokójcie się. Wezmą nasze pieniądze i nas zostawią. Całą okolicę patrolują drony. Spodziewał się, że przyjdziesz. Spoko, jestem w systemie wentylacyjnym. Widzisz jakieś bezpieczne wyjście? Na południowym zachodzie. Już lecę. Jak podejdę bliżej, drony mnie zauważą. Widzisz tablet, na który patrzę? Obsługuję drony. Dasz radę go zwinąć? Tak. Jeśli ich czymś zajmiesz i nie dasz się zabić. Jestem gotów. Powiedz kiedy. Dobra. Jestem gotowa. Uwaga! Tej niebie! Ciebie, mięczaka! Shandong i Inshu! Czekaj! Uspokójmy się wszyscy! Ty! Porbanie! Jestem reporterką. Mam bezpośredni kontakt z burmistrzem. Mogę sprawić, że się tu zjawi, kiedy trzeba. Jak? Najpierw zostaw go. Li Xianzhen, ten gizzer mówił, że wie, jak znaleźć Osborn. Zunming! Ma go do tej strony. 跟其他人分开, 林先生马上就到。 Ruhe. Mogą mnie zobaczyć. Drony, schowaj się! Masz jeszcze ten tablet? Tak. Lepiej się sprężaj. Dobra, dam radę. Udało się! Świetnie, a teraz się stąd zabierzemy. A co z oddechem diabła? Wrócę po niego. Nie, partnerstwo, pamiętasz? Pokłócimy się później. Jeśli im nie pomożemy, mogą zginąć. Ale ty też. Nie pozwolę na to. Nie. Sama się w to wpakowałam i sama z tego wyjdę. Jak to sama się w to wpakowałaś? Nie podoba mi się to. Za dużo ich. No to się ich pozbądźmy. Są za blisko.
Już! Spróbuj rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. Bierz go. Teraz. Ej, wiedziałaś, że Lee tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Czułam, że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy siedzę sobie w domu z laptopem. No daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Opatentowana nanotechnologia Oscorp jest w stanie tysiąckrotnie przyspieszyć proces regeneracji ludzkiego ciała. Czekaj! Spróbuj rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. Załatw go. MJ, wiedziałaś, że Lee tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Czułam, że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy siedzę sobie w domu z laptopem. Daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Nieważne, czy mowa o skaleczeniu. Już! Opatentowana nanotechnologia Oscorp jest w stanie tysiąckrotnie przyspieszyć proces regeneracji ludzkiego. Nieważne, czy mowa o skaleczeniu, czy ranie postrzałowej. Opatentowana nanotechnologia Oscorp jest w stanie tysiąckrotnie przyspieszyć proces regeneracji ludzkiego ciała. Oscorp oszczędza wydatki i ratunek w życiu. Załatw go. Nigga, Jita, zai nali? Ta ju zai zer fujin. Women heng kuai ju kei zhuadao ta. Muszę go wyminąć. Jestem gotów. Renji hai jie bie zhe ma? Już! Rugo ta pao diao. Włączyć timer. Odciągnij ich. Ja zajmę się oddechem diabła. Wiesz, co robisz? Nie, ale nigdy wcześniej mnie to nie zatrzymało. Dobra, co widzisz? Widzę 4K. A, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Odłącz kable od baterii. Odłącz przewody od baterii. Ale bajs. Dobra, pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi. Na liczniku jest nagle 30 sekund. Bomba wykryła przerwanie obwodu. Co dalej? Wiatrak? Tak, i ostatni, ale musisz się pośpieszyć. Dobrze, to teraz czerwony. Udało się! Udało ci się! Wow! Tak. Teraz wydostańmy stąd ludzi. Przyda mi się pajęcza pomoc. Gotów?
Dobra, utoruję drogę. Spróbuj to zrobić cicho. Zrobi się. Uważać, bo zakładnicy ucierpią. Dlaczego Lee chce tak terroryzować Nowy Jork? Nigdy nie wziąłby zakładników. Miał rację, zaczynam za nim tęsknić. Dobra, MJ, pora ruszać! MJ, jesteście na zewnątrz? Tak! Wszyscy bezpieczni! Dobra robota! Hej, Peter! Tak? Musimy pogadać, kiedy będzie po wszystkim. No, zgadzam się! Ale najpierw znajdźmy Lee i skopmy mu tyłek. Współczuję każdemu, kto nadepnie MJ na odcisk. Ciekawe, czy ja też to zrobiłem. Uwaga, ciekawostka! Wiecie, że Grand Central ma największą piwnicę w Nowym Jorku? Nieźle, co? Można by tam wcisnąć pół mostu bruklińskiego. Ha! Zgadza się! Dziś już takich nie robią. Klasyczna nowojorska zaradność. Dobra, mógłbym tak gadać cały dzień, ale muszę powstrzymać waszego stukniętego szefa, zanim zniszczy całe miasto. Pora kończyć! Lee planuje uciec pociągiem. Nie mogę mu na to pozwolić. Wejście na peron jest otwarte. Tam pewnie jest Lee. Pociąg rusza. Lee ucieka. Nareszcie. Sorry za obsuwę. Ten typ tak ma. Jest
Dlaczego to w ogóle robisz? Spłacam pewien stary dług. Pomóc! Zrobisz mi krzywdy. To już niemożliwe. Nie ma hamulców? Żaden problem. Razem zadziałało. Yuri, na 42 nadal trwają roboty? Tak, będzie zamknięta jeszcze przez miesiąc. A co? Następna stacja, więzienie. Zabrać to do laboratorium. Jedziemy! Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Hej, to ja. Daj znać, to pogadamy. SMS-y się nie liczą? Nie taki koniec! Powiedz nie. Okej.
jednak nie okej. Nad czym tu myśleć? O, tak myślisz? Oddech diabła jest bezpieczny u Sejmu. Co ty na to? Jak się czuję? A dużo masz czasu? Niewiele. Twoje heroiczne wyczyny to dla mnie masa papierologii. Ale dobra robota. Dzięki, Yuri. Tego mi było trzeba. Przez te sprawy z Lee zaniedbałem moje miasto. Czas, żeby strażnik Spike zniszczył posterunek.